Bądźcie uważni na tę datę. 18 marca, bo ta data ma ogromne znaczenie dla świata. Tylko gdy zacznie się to, co zawarte jest w objawieniach, świat zrozumie, dlaczego Matka Boża wybrała 18 marca. Wszystko będzie wyjaśnione. To przesłanie od wizjonerki Mirjana z Medjugorja. Wielu chrześcijan śledzących wydarzenia na świecie wierzy, że to znaki, że Bóg jest bliski interwencji, aby oczyścić ludzkość. Trudności, konflikty, wybuchy chorób i katastrofy naturalne są postrzegane jako sposób, w jaki Bóg przypomina nam o naszym związku z Nim. Mimo że wielu ludzi kojarzy objawienia z 18 marcem z rocznicą Mirjana, wizjonerka jasno podkreśliła, że coroczne objawienie w tym dniu nie ma nic wspólnego z jej urodzinami, które również przypadają tego dnia. To nie jest moment, w którym Matka Boża przychodzi, by mi złożyć życzenia. W rzeczywistości nigdy mi nie składała życzeń. Przychodzi, by objawić coś głęboko związanego z objawieniami i ich implikacjami dla świata. W związku z tym 18 marca staje się datą, na którą zasługuje szczególna uwaga, ponieważ nasza Pani powiedziała, że ta data ma związek z objawieniem tajemnicy z Medjugorja. Jednakże ujawnienie tajemnicy światu nie zależy tylko od Mirjana i księdza Piotra. Istnieje jeszcze jedna osoba i inne przeszkody, które mogą uniemożliwić lub zniekształcić ujawnienie pierwszej tajemnicy ludzkości. Kto to jest ta osoba? Jakie są te przeszkody? Kontynuuj ze mną do końca tego filmu, a odpowiem na te pytania. Wszyscy ci, którzy śledzą wydarzenia w Medjugorje, przyglądają się uważnie przesłaniu, jakie nasza Pani zostawia w tym dniu, ponieważ Mirjana ujawniła, że ta konkretna data, 18 marca, jest ściśle związana z 10 objawieniami. I to w tym dniu mają się rozpocząć kluczowe wydarzenia z nimi związane. Wizjonerzy, idąc za prośbą Matki Bożej, nie ujawniają dokładnie, co zawierają tajemnice, ale mówią trochę o tym, co to są lub co może się zdarzyć z ich powodu. Dotyczy to również pierwszej tajemnicy, o której nadal nie wiadomo dokładnie, co zawiera, ale pewne wskazówki pomagają nam zrozumieć, o co chodzi. Ostatnio Mirjana napisała 5 interesujących informacji na temat tego dnia. Powiedziała: Nasza Pani powiedziała mi wiele rzeczy, których nie mogę ujawnić. Wiem, co przyszłość przynosi, ale widzę wskazania, że wydarzenia już się ruszyły. Mirjana była bardzo jasna co do znaczenia 18 marca i powiedziała: Tylko gdy wydarzenia zawarte w tajemnicach zaczną się dziać, świat zrozumie, dlaczego nasza Pani wybrała 18 marca. Znaczenie tej daty stanie się jasne, będzie jasne, dlaczego również drugiego dnia każdego miesiąca oraz dlaczego środy i piątki są dniami postu. Wszystko zostanie wyjaśnione. Ostatnio wizjonerka Mirjana powiedziała: Nadszedł teraz czas. Nie mogę mówić zbyt wiele o tajemnicach, ale mogę powiedzieć to. Nasza Pani planuje zmienić świat. Tajemnice zawierają wiele błogosławieństw, ale także ostrzeżenia dla świata. Nie przychodzi ona, aby ogłosić zniszczenie. Przychodzi, aby nas zbawić, a ze swoim Synem chce zwyciężyć nad złem. Nasza Pani mówiła mi o tajemnicach, wyjaśniając szczegóły, jak wszystko się rozegra i przygotowując mnie do tego zadania. Matka Boża pokazała jej wizję, jakby oglądała film. Wydaje się to być przedstawieniem tego, co może się wydarzyć po pierwszym ostrzeżeniu z ponurym i żałosnym światem. To doświadczenie jest związane z ostrzeżeniem, które dotknie część świata i sprawi, że ludzie będą bardzo smutni. Oczekiwanie na ogłoszenie pierwszej tajemnicy nie tylko przynosi nadzieję, ale także sprawia, że wielu katolików zastanawia się nad zmianami, jakie mogą nastąpić. Dla wielu chrześcijan poznanie daty, godziny, miejsca i szczegółów tego wydarzenia będzie jasnym potwierdzeniem planu Boga dotyczącego oczyszczenia świata. Kiedy to nastąpi, będzie to bardzo wyczekiwany moment przez wielu katolików. Ogłoszenie pierwszej tajemnicy z Medjugorje jest postrzegane jako ważny moment, który rozpocznie serię nieprzewidywalnych wydarzeń. Drugie i trzecie wydarzenia, znane dzisiaj jako druga i trzecia tajemnice, powinny nastąpić w bardzo krótkim okresie, być może tylko kilka dni lub tygodni po ogłoszeniu pierwszej tajemnicy. Kiedy nadejdzie właściwy czas, ojciec Petar otrzyma łaskę zrozumienia treści pierwszej tajemnicy.
10 dni przed pierwszą tajemnicą Miriana ujawni ją franciszkańskiemu bratu, o, Petar. Następnie będą pościć i modlić się przez 7 dni. Potem, 3 dni przed pierwszą tajemnicą, o, Petar podzieli się, gdzie i kiedy to się stanie. Jednakże ujawnienie tych informacji światu może napotkać pewne przeszkody. Decyzja o ujawnieniu tajemnicy nie zależy tylko od ojca Petar, ale także od papieża, co może skomplikować sprawy. Papież musi zgodzić się na ujawnienie informacji, co może prowadzić do różnych scenariuszy. Ojciec Petar również będzie miał ważną rolę. Może zdecydować się na ujawnienie informacji lub zachować je w tajemnicy. Ponadto oficjalne informacje mogą być zablokowane. Papież może nie zezwolić na ujawnienie tajemnicy, co utrudniłoby jej propagację. Ponadto mogą pojawić się przeszkody ze strony osób próbujących zablokować lub zniekształcić przekaz. Osoby o złych intencjach mogą próbować zaproponować wyjaśnienia naukowe, aby zdyskredytować to, co się wydarzyło. Media społecznościowe mogą również stanowić wyzwanie. Wszystko to sprawia, że ujawnienie pierwszej tajemnicy z Medjugorje może napotkać wiele trudności i sprzeciwów. Dla wielu przywódców kościelnych i innych chrześcijan pierwsze wydarzenie może być początkowo uznane za zbieg okoliczności lub przypadkowe zjawisko. Wiemy, że interpretacje wydarzeń w Medjugorje budzą kontrowersje, a niektórzy mogą początkowo sądzić, że to, co się stało, było tylko przypadkiem. Te wydarzenia, jak mówią, zmienią sposób, w jaki wiele osób postrzega aspekt duchowy życia i otworzą nowe sposoby rozumienia planu Boga dla nas wszystkich. Nie wiemy dokładnie, jak Kościół zareaguje, gdy tajemnica z Medjugorje zostanie ujawniona, ponieważ istnieje obawa, że ze względu na odejście wielu osób od wiary i brak zainteresowania objawieniami Maryi, może to spowodować konflikty między wiernymi. Według tego, co opowiedzieli widzący, Matka Boża powiedziała, że żyjemy w czasach, w których ludzie oddalają się od Boga jak nigdy dotąd. Liczba osób modlących się i szacunek dla Boga bardzo się zmniejszyły. Czy wierzysz, że papież zabroni ujawnienia tajemnicy? Podziel się swoją opinią w komentarzach. To dla mnie ważne. Proszę, udostępnij ten film, ponieważ wiele osób nie wierzy i traci wiarę. Wiele osób na świecie nie słucha wezwań Boga, które są przekazywane od ponad 37 lat poprzez objawienia Matki Bożej Królowej Pokoju w Medjugorje. Musimy obudzić się, zanim będzie za późno, bo dla niektórych może już nie być czasu na żal. Dlatego też powinniśmy dzielić się przesłaniami Matki Bożej, mówić o miłości Jezusa, dawać świadectwo swoim życiem i szukać sakramentów, takich jak komunia, spowiedź i adoracja. Zjednoczmy się jako mała armia, ale armia wielkiej modlitwy i mocy, ponieważ Matka Boża, Duch Święty i łaska Boża są z nami. Amen.